Ruszyło głosowanie, które wyłoni miasta w polskiej edycji gry Monopoly. Świdnica znalazła się na liście miast z tak zwanej dzikiej karty. Dwa z nich, które uzyskają najwięcej punktów, znajdą się na planszy Monopoly. Wystarczy się zarejestrować i głosować. Najlepiej codziennie do 20 marca. Dla najwytrwalszych i polecających głosowanie organizator konkursu Monopoly przewidział nagrody. Świdnica ma szansę na bezpłatną promocję, a mieszkańcy na pewno na dobrą zabawę. Już wielokrotnie Świdniczanie pokazywali, że właśnie potrafią się włączyć w takie przedsięwzięcia. Wielokrotnie brali udział w głosowaniu chociażby na znanych Świdniczan uczestniczących w różnych konkursach. Proces głosowania przebiega bardzo łatwo. Wystarczy zarejestrować się na stronie internetowej www.monopoly.pl, wybrać z listy miast dzikiej karty Świdnice i oddać głos. Ta gra jest znana na całym świecie. Zaczęło się wszystko w Ameryce. Później szaleństwo gry w Monopoly opanowało niemalże cały świat. Tym razem jest szansa na polską edycję, w której Świdnica może się znaleźć. Listę miast na dzikiej karcie ustalają sami internauci. Raz dziennie można głosować na jedno miasto główne i jedno z dzikiej karty. Na planszy gry Monopoly znajdzie się pierwsze 20 miast głównych oraz dwa dzikiej karty z największą liczbą głosów. Gra będzie dostępna w sklepach już we wrześniu.